To już tradycja, że przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem Fundacja Promień Słońca wspólnie ze społecznością Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie oraz Legionowskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II organizują świąteczne kiermasze. Ten bożonarodzeniowy odbywał się w dniach od 19 do 20 grudnia w atrium legionowskiego ratusza, który gościł go już po raz trzeci. Jest to najlepsze miejsce do zaprezentowania prac podopiecznych Fundacji Promień Słońca, uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie, a również współpracujących z nami bardzo ściśle Podstawowej Szkoły Niepublicznej im. Jana Pawła II, przedszkola Chatka Puchatka, czy też Podstawowej Szkoły z Jabłonnej, zgrupowanej w zespole Milenium. A liczba tych prac była imponująca. Wśród nich znalazły się m.in. stroiki świąteczne, ozdoby choinkowe, rzeźbione anioły oraz obrazy o tematyce bożonarodzeniowej. Wszystkie były oczywiście do kupienia, a pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie pracowni Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie oraz na wycieczki dla jego uczniów. Kiermasz to takie próba prezentacji nie tylko dorobku manualnego, a więc wytworów jakichś stroików, ozdób świątecznych. Również to jest zbiórka różnego rodzaju rzeczy od społeczeństwa z Legionowa i powiatu legionowskiego, którzy przychodzą, ofiarują różne rzeczy. Również to jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów. Tym razem były to występy wokalne i instrumentalne, a repertuar był głównie kolędowy. Podczas uroczystego otwarcia kiermaszu wręczono też pamiątkowe skrzydlate statuetki przyjaciołom fundacji. Otrzymali je Małgorzata Gabrysiak-Kędzierska, redaktor naczelny Gazety Powiatowej, oraz Tomasz Talarski, wydawca LTV i naczelny miejscowej. Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym, powiedział Gandhi. Odzwierciedla ten cytat wspaniałe działanie naszych wyróżnionych gości. To jeszcze pan Jurek Red Bulla powinien nam sprezentować, to byśmy pofrunęli. Rzeczy, które wystawiono na kiermaszu, ciągle można jeszcze kupić. Zainteresowane osoby mogą ich szukać w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek przy ulicy Jagiellońskiej w Legionowie. Przez 8 lat funkcjonowania świątecznych kiermaszy Fundacji Promień Słońca udało się zebrać prawie 50 tysięcy złotych.